Dzień dobry, przy mikrofonie Tomasz Oleksy. Zapraszam na opowieści o kolarstwie Damska Łyda. No i właśnie mój brat namówił mnie. Był październik, lało, niedziela. Pojechaliśmy wraz z rodziną, ale ja wyprzedziłam tych wszystkich chłopaków i nie pamiętam dokładnie, co wtedy czułam, ale na pewno gdzieś tam byłam szczęśliwa. Myślę, że od razu to pokochałam. Bardzo się cieszę, że właśnie poszłam w tym kierunku, że wybrałam ten rower, choć myślę, że we wszystkim bym się odnalazła, ale nie wszystko dawałoby mi tak ogromną radość. No nie da się wszystkiego zrobić od razu, trzeba, no ja bym to wszystko chciała już, no nie? Ja już bym chciała być mistrzem świata. Właśnie ten sport uczy mnie takiej pokory, systematyczności, ciągłej pracy, walki z własnymi słabościami. Ten wynik mnie po prostu napędza do dalszej pracy, to jest taka moja motywacja. No na przykład na Rubenie, no było powiedziane, że to był fajny wyścig, też taka fajna lekcja, bo tak naprawdę uświadomiłam sobie, że to jest właśnie to kolarstwo, które gdzieś tam lubię. Ja wywróciłam się, tak że normalnie wszyscy myśleli, że gdzieś już nie żyję w tym lesie, bo tak, żeby było inaczej, bo tak naprawdę jak stajemy na starcie, no to wszyscy mamy równe szanse. Mi mówił, żeby jak najszybciej pokonać przeszkodę i po tej przeszkodzie jak najszybciej się rozpędzić. Jeżeli jak mi fajnie wychodzi kolarstwo, to ja nie pójdę grać w szachy, nie? Bo nie umiem. Ja nawet nie wiem, jak tam się tym poza konikiem, to jak się reszta poruszy. Jak jesteś dobrą góralką, no to jeździ po tych górach, szkół się w tym, rób wszystko, żebyś po prostu była w tym jak najlepsza. Wieje wiatr i wiem, po której stronie się ustawić, jak się schować. Czasami tak sobie myślę, że jak jadę w tym peletonie, to ja jestem takim mistrzem ściemniania tak naprawdę. No bo taki jest sport, nie? Nieraz możesz po prostu jedziesz na te finisze i tak naprawdę nic z tego nie ma. Raz, drugi, trzeci, dziesiąty cię ktoś wyprzedza, no po prostu byli lepsi, ale ty musisz wiedzieć, że dajesz siebie 100%. Jeździłam wtedy 10 lat na rowerze. Dzień w dzień trening, dzień w dzień marzenie o tym, żeby stanąć na podium. Musi być silna ta głowa, musi być nastawiona przede wszystkim pozytywnie. W sporcie nie można być mięczakiem, nie? Trzeba po prostu walczyć. Ślubowaliśmy, że będziemy reprezentować Polskę z dumą, wiarą, oddaniem. Dzisiaj naszym gościem jest młoda, wspaniała polska kolarka Marta Lach. Mistrzyni Polski ze startu wspólnego w 2020 roku, wicemistrzyni Europy z 2019 roku do 23 lat, triumfatorka francuskiego wyścigu jednodniowego La Picto i między innymi zwyciężyni klasyfikacji sprinterek wyścigu Durango. A po tym, co widzę za Martą, dziesiątki, jak nie setki innych jeszcze medali w wielu jeszcze innych wyścigach, które zdobyła. Cześć Marta, dziękuję Ci ślicznie, że przyjęłaś zaproszenie do rozmowy w podcaście. Cześć wszystkim, bardzo mi miło, że mnie zaprosiłeś. Podcast dedykowany jest dla kobiet, dziewczyn, które rozpoczynają swoją kolarską przygodę lub już ją zaczęły i potrzebują impulsów, zachęty, aby wskoczyć na wyższy poziom. Jesteś bardzo sympatyczną dziewczyną, uśmiechniętą, energiczną, optymistyczną oraz profesjonalną kolarką. Obserwuję Cię w mediach od ponad 2 lat, a każdy wpis to super opisana Twoja kolarska historia, najczęściej z wyścigu. No i mam nadzieję, to co powiedziałem wcześniej, że piszesz pamiętnik, bo będzie go się czytało na pewno świetnie. Zapytam Cię od razu na początku. Opowiadałaś w wywiadach czy w mediach, że wszystko zaczęło się od szkolnego wyścigu o Puchar Wójta Doliny Karpia, w którym wygrałaś, pokonałaś między innymi brata i wszystkich chłopaków. Czy pamiętasz, co wtedy czułaś na mecie? Czy to już wtedy zrodziła się myśl, że będziesz profesjonalną kolarką? Ile miałaś lat? Tak, dokładnie. Było to w 2009 roku. Przyznam szczerze, że nie chciało mi się jechać na ten wyścig. Tak namówił mnie mój brat, który w zasadzie no, nie żył tak sportem. Wiadomo, no, pochodzę z takiej dość ruchliwej rodziny, ale no, nie żyliśmy tak sportem, nie jeździliśmy na zawody. Jedyne co, to tak rekreacyjnie gdzieś tam chodziliśmy po górach.
Czy od czasu do czasu jeździliśmy rowerem, wiadomo, graliśmy w piłkę tam z kolegami, z braćmi, ale żeby brać udział w zawodach, to nie. No i właśnie mój brat namówił mnie. Był październik, lało, niedziela, pojechaliśmy wraz z rodziną. Wyprzedziłam tych wszystkich chłopaków. Na pewno na mecie, pamiętam, jak wyjeżdżałam na metę, to jeszcze jak się obróciłam, to mój brat jechał na jednym kole. No jakby, no nie wiem ile to było tam, z 400 metrów za mną, bo to tak troszkę się wiła ta trasa po zakrętach. Mój brat jechał tam na jednym kole, no i też świetnie się bawił zresztą, on przekroczył linię mety jako trzeci chłopak, ale ja wyprzedziłam tych wszystkich chłopaków i nie pamiętam dokładnie, co wtedy czułam, ale na pewno gdzieś tam byłam szczęśliwa i myślę, że od razu to pokochałam, bo jakby była tam ta rywalizacja, czułam tego ducha walki. Ja jakby zawsze chciałam to robić, bo uczęszczałam wcześniej na lekcje pływania i pamiętam pani, jak pytałam pani Celinki, która uczyła mnie pływać: Pani Celinko, kiedy w końcu pojedziemy na jakieś zawody? Kiedy pojedziemy na jakieś zawody? Aż w końcu pojawiły się te zawody nie w pływaniu, ale w kolarstwie. I no i jak sobie później uświadomiłam, teraz nawet z biegiem czasu, to ja jednak nie lubię tak bardzo biegać, bo jeszcze w gimnazjum próbowałam swoich sił w bieganiu i jakby też byłam w tym bardzo dobra. Nawet raz mogłam pojechać na Mistrzostwa Polski, gdzie miałam pewny medal, bo po czasach było wiadomo, że ten medal stamtąd przywiozę, jeśli nic się nie stanie, a ja jednak wybrałam tak naprawdę kolarstwo i tą wielką niewiadomą, gdzie na, nie wiem, 60 kilometrach trasy wszystko może się wydarzyć, mogę złapać kapcia, mogę się wywrócić, mogę najzwyczajniej opaść sił, a ja wybrałam to kolarstwo, bo po prostu to ono dawało i daje do tej pory mi największą satysfakcję. Bardzo się cieszę, że właśnie poszłam w tym kierunku, że wybrałam ten rower, choć myślę, że we wszystkim bym się odnalazła, ale nie wszystko dawałoby mi tak ogromną radość. Powiedziałaś jakiś czas temu, że twoim kolarskim idolem jest Peter Sagan. W sumie cenisz go za cechy, które według mnie sama również posiadasz. Pełen energii, cieszy się tym, co robi, walczy do końca. To musi być wspaniałe uczucie, kiedy możesz łączyć swoją pasję i to, co kochasz, z ciężką pracą, bo myślę, że tak to właśnie jest. Ale czy tak jest zawsze? Tak, ja zawsze się cieszę, jak mogę jechać na rower. No może nie zawsze mi się chce, bo czasami wiadomo, jak za oknem jest taka niesprzyjająca pogoda, jak na przykład gdzieś tam dzisiaj rano, to czasami się nie chce, ale jak sobie pomyślę, że okej, nie muszę jechać na szosę. No bo na szosie jednak zmoknę, będę musieć jechać szybko, ten wiatr do tego, jak się jedzie szybko na szosie, bo tam średnia zawsze jest tych około 30, to po prostu jest zimno, ale mogę wziąć górala i pojechać do lasu, gdzie jest cieplej, jest się bardziej odsłoniętym od wiatru, od tego deszczu, to aż samą mnie rwie po prostu do tego, żeby pojechać i gdzieś się wyżyć po prostu. Ten Peter Sagan właśnie, no to super gość. On żyje tym po prostu. On też próbował wszystkiego. Próbował MTB i był, no naprawdę super kolarzem. Szosa, no w ogóle, no jest niesamowity i widać, że się tym cieszy. Umie jeździć na jednym kole. Jak przekroczy linię mety jako pierwszy, zawsze wiadomo, no nigdy nie wiadomo, czego się po nim spodziewać. Czy on, nie wiem, przejdzie, podniesie ten rower do góry, czy za chwilę podniesie ręce, czy nie wiem, się uśmiechnie, co on zrobi, komu to zadedykuje. No jest super kolarzem. Myślę, że on po prostu tak tryska energią i po prostu to, że on się tym cieszy, sprawia, że jest tym taki dobry. No i myślę, że nie tylko dla mnie jest jakąś tam inspiracją, tylko dla wielu sportowców. Myślę, że dla wielu sportowców on powinien być inspiracją. Bo tak naprawdę widać, że to, co on robi, to jest to, co kocha. I no i ja myślę, że też taka jestem, że też to kolarstwo daje mi tyle energii, tyle radości.
No i gdzieś tam, no podobni jesteśmy, nie? Ja umiem zafiniszować, on umie zafiniszować. Może jakimś typowym góralem nie jest, że nie wiem, 30-kilometrowe podjazdy wjeżdża jako pierwszy, ale mamy podobną charakterystykę jako sportowiec, bo on po takich interwałowych trasach technicznych bardzo dobrze sobie radzi. Ja myślę, że też jestem w tym całkiem dobra, może nie tak dobra jak on, ale gdzieś tam dążę do tego, żeby być tak dobra jak on i fajnie gdzieś tam się nakręcać. Może on nie patrzy na mnie, ale na pewno to on daje mi taką motywację. No i fajnie. Widziałem wczoraj finisz twój w wyścigu La Picto i pięknie walczyłaś właśnie do końca. To mi się skojarzyło, te twoje słowa tutaj, żeby walczyć do końca. Bardzo ładnie tam walczyłaś do końca i nie wiem o ile, bo tego już nie widziałem, bo nie było relacji z tego, ale chyba o centymetry tam pokonałaś koleżanki. I to pasuje właśnie, ta walka do końca. Zresztą nie tylko to, nie tylko ten wyścig, ja ten sobie tak przejrzałem bardzo i to mi się bezpośrednio skojarzyło właśnie z tymi twoimi słowami. Myślę, że nie byłoby tego, gdybym po prostu od dziecka nie, raz, że tego się nie nauczyła, dwa, że tego mi ktoś nie podpowiedział. Myślę, że moi bracia mieli tutaj duży, duży wkład w to, jaka jestem, moja rodzina, bo mam 5 braci, żadnej siostry i to oni nauczyli mnie, że po prostu trzeba walczyć, jak się czegoś chce. I to, że mam taki charakter, a nie inny, na pewno zawdzięczam mojej rodzinie, moim rodzicom i braciom, a także na pewno w dużej mierze trenerowi Karkoszce, świętej pamięci trenerowi Karkoszce, który no teraz już spogląda gdzieś tam na mnie, z nieba mnie obserwuje, ale te jego rady mam w swoim serduszku, bo to on zawsze powtarza mi, pamiętam właśnie przed tym wyścigiem, moimi pierwszymi mistrzostwami Europy, gdzie byłam 8, przed tym wyjazdem powiedział mi: Marta, walcz o każdą pozycję. I to tak mi się wbiło do głowy, że każde jedno miejsce tak naprawdę jest bardzo istotne, bo to jest tak naprawdę mój wynik, nikogo innego. I to, że gdzieś tam, no jest to bardzo, bardzo istotne, bardzo cenna rada, którą trener mi przekazał. No bo na przykład pamiętam, jak chłopcy w Sokole czasami ciężko mieli się zakwalifikować do na przykład Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, bo tam na przykład startowało tylko, nie pamiętam ilu zawodników, załóżmy 100 zawodników i na Pucharach Polski zbierało się do tego punkty i nieraz brakowało im 2-3 punktów, żeby się zakwalifikować, a chodziło po prostu o to, żeby na jednym wyścigu byli oczko wyżej i już by te punkty zdobyli i mogliby walczyć o koszulkę mistrza Polski, bo w tych młodszych kategoriach tak naprawdę nie za dużo tych zawodników mogła startować, a bardzo dużo zawodników było po prostu na tej arenie polskiej. I to naprawdę, no w ogóle trener Karkoszka dużo, dużo cennych rad mi przekazał, ale to na pewno jest jedna z nich. Też to, że żeby wszystko brać tak cierpliwie, małymi łyżeczkami, zawsze mówił, bo no nie da się wszystkiego zrobić od razu. Trzeba, no ja bym to wszystko chciała już, no nie? Ja już bym chciała być mistrzem świata, już bym chciała mieć medal igrzysk, już bym chciała być tu, a nie tam. No raczej tam, a nie tu. I no, ale nie da się tak, no można by tak zrobić, ale tak jak trener mówił: Marta, ja mogę z ciebie zrobić mistrzynię świata już teraz w juniorkach, ale co z tego, jak ty za 3 lata już nie będziesz chciała się ścigać, już po prostu nie będziesz miała siły się ścigać. No i właśnie to pokazuje mi, że właśnie ten sport uczy mnie takiej pokory, systematyczności, ciągłej pracy, walki z własnymi słabościami, poprawy. I trener na pewno no jest dla mnie największym autorytetem. I bardzo się cieszę, że spotkałam właśnie takiego człowieka na swojej drodze. Pięknie opowiedziane. A jak jesteśmy przy trenerze Karkoszce, to zapytam cię jeszcze o jedną rzecz.
Podobno jak startowałaś w wyścigach, mówił ci trzy rzeczy, powtarzał ci, żebyś dobrze wchodziła w zakręt, żebyś pilnowała chyba jazdy na rantach i żebyś walczyła do końca. Jak jechałaś wyścig, o tym myślałaś, ty powiedziałaś tak dokładnie, że o tym myślałaś, jakby z tych cennych rad. Powiedz mi, czy jak teraz jedziesz wyścig, to myślisz podobnie? Jakie są myśli podczas wyścigu twoje? Dokładnie tak. No, wygląda to tak, że zawsze wiem, no, bo jak byłam młodsza, to popełniałam kilka takich błędów, że na przykład zakręt brałam od tej strony wewnętrznej, a nie od zewnętrznej, co sprawiało, że często musiałam jakby z niższej prędkości się rozpędzać później i traciłam dużo energii, choć w zasadzie to nie zawsze się wciąż do tego stosuję, żeby wchodzić od tej zewnętrznej, bo czasami sytuacja jest tak podbramkowa, że wiem, że na przykład za chwilę zacznie się jakiś sektor albo jakaś góra, że już po prostu wiem, że inaczej niż na przykład zakręt jest lewo, to od lewej strony to ja nie przedostanę się do przodu, dlatego czasami ryzykuję i myślę, że też bez ryzyka nie byłabym tu, gdzie jestem, ale no, ale zazwyczaj staram się myśleć o tym, żeby tą energię oszczędzać, bo to niewątpliwie jest oszczędzanie energii, gdy w ten zakręt wchodzi się tak, jak się powinno. No, ale czasami po prostu nie da się i trzeba zaryzykować, bo no, wiadomo, że skutkuje to tym, że można się wywrócić albo się straci po prostu więcej energii na rozkręcaniu. Ale jestem zawodniczką na tyle dynamiczną i na tyle umiejącą się szybko regenerować, że zazwyczaj nie tracę na tym dużo, albo po prostu nie wiem, ile tracę i się nad tym nie zastanawiam, a czasami jak im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. Dlatego gdzieś tam tak to wygląda. Po prostu nie rozpamiętuję tego, że gdzieś tam coś mogłam zrobić inaczej. Zrobiłam tak i trudno. No, no takie jest życie, nie? Raz, no ale trzeba po prostu umieć wyciągnąć te wnioski. To bym walczyła o każdą pozycję. No, no to już na tym gdzieś tam, no na to pytanie już gdzieś tam odpowiedziałam i no i cały czas o tym myślę. To jest, myślę, że taka bardzo, bardzo ważna rada i no myślę, że ci, co mnie znają, to wiedzą, że się do niej stosuję, bo czasami nawet o tą, no może nie 50, no ale no zazwyczaj staram się walczyć albo no zawsze walczę w zasadzie. Czasami może to głupio wygląda, bo myślą sobie, o co ty w ogóle, dziewczynko, jedziesz, coś tam. No ale taki mam charakter, że jestem tak nauczona, że trzeba walczyć i gdzieś mam to, bo to jest moje życie, a nie życie kogoś innego i po prostu nie jest ważne to dla mnie, co ktoś myśli, że ja sobie tam finiszuję o nic tak naprawdę. Trenuję dobrze. Przygotowuję się do prawdziwego finiszu, który będzie za tydzień, gdzie będę mogła walczyć nie o 50. pozycję, a o pierwszą. I dlatego ważne jest, żeby zafiniszować, Petarda, po prostu petarda, Marta. nie? I kolejną radą, którą trener zawsze mi powtarzał, to co tam było, bo już jestem tak. Walcz do końca to było, dobrze na zakrętach to już było i na rantach chyba jeszcze. A, na rantach, no to tak, jak są wiosenne klasyki, no to te ranty, no jest ich pełno. I też w tym roku Kirsten Wild, z którą jeździłam, też bardzo wbija mi to do głowy. Mówi: Marta, słuchaj, wtedy na pewno będzie rant i wtedy masz być z przodu. I ten trener tak mi się przypominał i tak naprawdę zawsze, gdy byłam wtedy z przodu, w tym danym momencie, co nie było łatwe się tam przedostać, to nic złego tak naprawdę się nie wydarzyło i myślę, że trener wiedział, co mówi i te jego rady są ponadczasowe i one zawsze po prostu będą obowiązywać nie tylko w kolarstwie, ale po prostu tak są takie życiowe. Zawsze trzeba walczyć o swoje. Wiadomo, no trener był dla mnie i jest i zawsze będzie ogromną inspiracją, autorytetem i cieszę się, że właśnie go poznałam. Czyli jednym słowem, Marta, jesteś bardzo skupiona na wyścigu, prawda? Nie ma miejsca na rozproszenie i nie ma miejsca na jakieś zbędne myśli.
No, wygląda to tak, że po prostu przed wyścigiem gdzieś tam przeanalizuję tą trasę, wiem, w których momentach mam być z przodu, wiem, które momenty są istotne, na przykład kiedy zaczyna się podjazd, jakiś sektor bardziej techniczny, czy w którym momencie zmienia się wiatr. Takie rzeczy wiem, jestem na nie przygotowana, ale też myślę, że tak naprawdę mam takie rady, takie jakieś swoje podejście do tego ścigania, że po prostu staram się zawsze jeździć z przodu, jak najmniejszym kosztem, bo no też nie można jakby no za dużo robić, no bo później braknie, ale no wiadomo, że no trzeba jakby mam takie swoje jakieś, jak to nazwać, no takie główne założenia, które zawsze chcę spełnić, i to one gdzieś tam napędzają mnie do tego, jak mam działać dalej. Pomaga mi w tym też to, że znam, jak wygląda trasa i w którym momencie co się dzieje. Lubię mieć przeanalizowane to, lubię na przykład przed startem przejechać sobie wyścig, albo jak jadę wyścig już po raz drugi. Lubię bardzo wyścigi na rundach, bo wyścigi na rundach mam taką zdolność, że potrafię bardzo szybko zapamiętywać trasę. Na przykład jadę pierwszy raz gdzieś do jakiegoś miasteczka, nawet w Polsce, nawet samochodem, i drugi raz już bym potrafiła trafić bez nawigacji. Więc jakby wyścigi na rundach pomagają mi w tym bardzo, bo szybko zapamiętuję to, w którym miejscu, gdzie mam być z przodu, w którym miejscu, gdzie jest jaka dziura, jakiś zakręt, w którą stroną jest szybciej. Mam taką zdolność i to mi bardzo ułatwia życie na rowerze, że tak powiem. No i takie główne właśnie założenia są bardzo istotne. Zawsze mam postawiony cel na dany wyścig. No nie zawsze jest to moje zwycięstwo, czasami jest to zwycięstwo koleżanek, ale jeśli pojawia się szansa, to po prostu trzeba ją brać. I nie jest ważne to, czy dzisiaj ma wygrać, nie wiem, ktoś, jak jest twój dzień i czujesz, że masz tą moc, to po prostu wykorzystaj to jak najlepiej się da. Nie zawsze się uda, ale ważne jest, żeby próbować i też myślę, nie przeszkadzać tym twoim koleżankom w zdobyciu ich medalu. Jeśli widzisz po prostu, że ktoś z twojej drużyny ma większą szansę, to po prostu trzeba mu pomóc, trzeba dać siebie wszystko i myślę, że to jest takie bardziej zdrowe podejście do kolarstwa, którego też nauczył mnie po części trener, bo myślę, że całkowicie mnie nauczył, zawsze dbało o to, żebym miała takie podejście, bo no tak naprawdę no sezon jest długi, ale gdy nie zdobędziesz żadnego wyniku, to tym bardziej, że ja jestem osobą, która potrzebuje wyniku do tego, żeby ten wynik mnie po prostu napędza do dalszej pracy. To jest taka moja motywacja. Dla mnie to nie jest tak, że ja po prostu no myślę, że jestem takim modelem, no może nie modelem, ale taką osobą, która lubi wygrywać. Jakbym czuła, że gdy zawsze będę pracować na jedną z moich koleżanek i ona zawsze wykorzysta to na 100%, no to okej, okay, ale czasami jest tak, że ja widzę, że ta dziewczyna raz, drugi, piąty, dziesiąty, ja na niej pracuję full, a ona nic jakby nie przynosi w zamian, no to czasami się od niej chciewa, dlatego czasami trzeba umieć postawić na siebie i tak naprawdę wychodzi to lepiej i cała drużyna jest bardziej zadowolona i następnym razem to będą pomagać mi, a nie znowu tamtej osobie. I myślę, że to jest ważne, żeby czasami raz czy dwa umieć się postawić, umieć pokazać, że tobie też zależy, że ty też umiesz walczyć i później będzie prościej, bo to jest kolarstwo, to jest sport i jakby w sporcie trzeba umieć walczyć też o swoje. My jesteśmy
Wiele sportowców jest właśnie takich ambitnych i każdy gdzieś tam potrzebuje tego wyniku do tego, żeby później było fajniej. No i tak to wygląda. Tak, masz rację. Powiedziałaś też, pamiętam, przytoczyłaś taki wyścig, etap, w którym jechałaś na koleżankę. Ona była pierwsza, a tobie jeszcze mimo wszystko udało się finiszować w pierwszej dziesiątce. I domyślam się, że o tym mówisz właśnie, tej walki do końca, a w top 10 jesteś, prawda? A mogłabyś odpuścić i przyjechać tam 30. Tak, dokładnie. No właśnie, akurat, no czasami też, bo właśnie to ta koleżanka była naszą liderką na ten wyścig i to było mega fajne, że akurat nie wiem, czy ona była pierwsza, bo nie wiem, czy to mówisz o wyścigu z tego roku, czy mówisz o wyścigu z lat wcześniejszych. Jak ta koleżanka jest pierwsza, no to jest super i w ogóle fajnie, ale czasami ta twoja liderka przyjeżdża w tej samej grupie. Dosłownie kilka miejsc przed tobą, a jest już mistrzynią świata, i ty się zastanawiasz, dziewczyno, po co ci było to czwarte miejsce na tym etapie, skoro mogłaś pomóc mi, ja mogłam być albo co najmniej czwarta, albo troszkę lepiej od ciebie, a dla mnie to byłby fajny wynik, a ty jesteś już mistrzynią świata i dla ciebie taki etap nie ma znaczenia. Dlatego myślę, że rolą lidera w drużynie jest też to, żeby czasami umieć odpuścić, umieć podłożyć się pod kogoś teoretycznie słabszego, ale by ta jego pozycja dała mu dalszą taką możliwość, taką możliwość rozwoju, bo niewątpliwie sukces napędza i myślę, że też ja, gdy będę liderką i będę widziała, że pojawią się takie sytuacje, że na przykład jedzie ze mną jakaś młodsza dziewczyna, która nigdy w życiu nie stała na podium, a dla mnie ten wyścig no tak naprawdę nic nie wniesie w mojej karierze, a ona ma naprawdę szansę do tego, by walczyć, to po prostu pomogę jej ze wszystkich sił do tego, by ona ten swój sukces odniosła. Tym bardziej, że dla mnie na przykład to czwarte miejsce, o które byśmy walczyły, nie byłoby takie istotne, a dla niej mogłoby być czymś, czym mogłaby się pochwalić, nie wiem, w CV albo po prostu w swojej rodzinie, czy mieć sama z siebie satysfakcję jakąś. Dlatego ważne jest to, żeby w drużynie się rozumieć, by się wspierać i no i przede wszystkim myśleć też o tym drugim człowieku, a nie tylko o sobie, ale też no czasami trzeba umieć pomyśleć o sobie, bo to jest jednak ważne, bo no jak sam czasami o siebie nie zadbasz, to nikt o ciebie nie zadba i to jest ważne, by tą swoją szansę wykorzystać, jak ona się pojawia. W tych słowach można wnioskować Twoją ogromną dojrzałość kolarską i Twoje doświadczenie. Wiele widzisz i niesamowicie interpretujesz to. Tym bardziej przyjemniej będzie tak Cię znać, oglądać jeszcze, jak dalej będziesz startowała. Oczywiście, że Marta, będę. no, masz 24 lata i rower jest Tobą od najmłodszych lat. Czy tęsknisz czasami za jazdą, w której nie musisz wykonać treningu, cyferek, celów i tak dalej? Bo pewnie różnica jest ogromna, kiedy mogłabyś wyjść na rower i tylko się przejechać dla radości, powiedzmy z bratem, a kiedy musisz wyjść i pewne cele zrealizować. Nie tęsknię, szczerze mówiąc, bo no, nieraz tak jest. Ten rower po prostu mnie cieszy. Niezależnie od tego, czy ja jadę i ja muszę wykonać jakiś trening, co tak naprawdę daje mi jeszcze większą satysfakcję, bo jak wiem, że na przykład mam przejechać jakieś ciężkie ćwiczenia i jak to wykonam, to ja wracam taka z tego zadowolona, że no nie wiem, czy jest coś fajniejszego, co mogłoby mnie zadowolić w tej chwili. A tak po prostu przejechać się na rower, to nie jest tak, że ja codziennie mam trening i w sensie, że takie założenie, że mam robić jakieś ćwiczenia, cyferki, jakiś dany cel, tylko ja mam też dni, w których po prostu, nie wiem, jedź sobie Marta, trener, no mój trener jest w ogóle spoko, ma takie podejście, podobny jest do mnie, takie ma podejście do życia, powiedzmy, bardzo lajtowe, wie, co mamy zrobić. Ja mam też takie, jak mam coś zrobić, to robię, a jak
jakby chcę, czy czuję, że potrzebuję czegoś innego, no to też mogę to robić. Tak samo mój trener uważa i myślę, że w tym bardzo dobrze się dogadujemy. Przy okazji pozdrawiam Kubę Pieniążka. I w każdym razie no myślę, że to jest zdrowe podejście. Nie brakuje mi tej jazdy takiej, powiedzmy, do sklepu po bułki. Bo jak chcę jechać do sklepu po bułki, to po prostu biorę i jadę na rowerze do sklepu po bułki. I to nie jest tak, że ja nie mogę jechać sobie na rowerze do sklepu po bułki poza treningiem, nie? Więc nie brakuje mi tego rowera w innym gdzieś tam jego wydaniu. Bo jeśli czuję, że takie inne wydanie przyniesie mi radość taką wewnętrzną, to myślę, że to jest z tym wszystkim najważniejsze, że trzeba po prostu robić to, co przynosi radość, satysfakcję, bo gdybym ja tak strasznie, załóżmy, już uczepię się tych bułek w tym sklepie, tak strasznie by mi się chciało tej bułki, tak strasznie by mi się chciało na nim jechać tam rowerem, a nie na przykład samochodem, to dlaczego miałabym tego nie zrobić? Wtedy, no nie wiem, nie byłabym szczęśliwa na tyle, bym jakby mama powiedziała mi, dawaj Martusia, zabiorę cię autem, albo sama bym pojechała autem, to już nie byłabym taka szczęśliwa, dlatego, no po co robić coś, co nie daje mi radości, nie? No. A jak jesteśmy przy treningu, możesz opowiedzieć, jak wyglądają twoje treningi, kiedy przebywasz w domu rodzinnym? A jak wygląda, znaczy na, może na, nie, nie tyle nawet jak wygląda, tylko jak duże są różnice między dniem treningowym na obozie z drużyną, jak jesteście? No to pierwsze może powiem, jak to wygląda tu, a jak to wygląda tu, a później to jakoś spróbujemy porównać. Więc tak, w domu no rano wstaję, zazwyczaj, szczerze mówiąc, idę do kościoła, tam, bo moja mama zawożę ją do pracy, przy okazji idę sobie do kościoła. Później wracam, robię jakieś ćwiczenia takie, wiesz, rozgrzewkowe, typu rozruch. Później jem śniadanie, zazwyczaj coś ogarnę po domu. Wyjeżdżam, nie wiem, za jakieś godzinę niecałą na rower. Czy no ogólnie, no zależy od pory roku, powiedzmy, no bo no czasami tak jak teraz, no to czasami jest to siłownia, czasami jest to jakiś dłuższy trening, czasami krótszy, no po prostu powiedzmy mam trening, wracam, jem, staram się odpocząć, ale no też wiesz jak to jest, no w domu to zawsze jest coś do robienia, nie, no to tutaj bym coś chciał gotować, bo zaraz ktoś przyjdzie z pracy, tutaj coś trzeba ogarnąć, coś załatwić, no ale gdzieś tam staram się, powiedzmy, po części zrelaksować. Czasami mam drugi trening, zazwyczaj staram się go wykonywać, w sensie, że na przykład, bo nie zawsze mam wpisany, nie zawsze jest ten drugi trening, ale zazwyczaj staram się coś wykonywać, na przykład ćwiczenia, core, stabilizacje. No i wieczorem zazwyczaj jest taki czas, gdzie używam takich nogawek do drenażu limfatycznego albo pistoletu Hyperwolta, jeżdżę też do fizjoterapeuty. No tak to mniej więcej wygląda, ale też wiadomo, mam jeszcze czas, no gdzieś trzeba tą moją rodzinę umieścić, trzeba, no bardzo, bardzo lubię spędzać z nimi czas, więc często staramy się gdzieś razem wyjść, czy to było, nie wiesz, w góry, albo no spotkać się ze znajomymi, no więc w domu po prostu jest troszkę bardziej intensywnie, bo na zgrupowaniu wygląda to tak, że robię praktycznie wszystko to samo, ale czas ze znajomymi to jest czas z koleżankami, które no też robią to, co ja i gdzieś tam ten czas staramy się spędzić właśnie na większej ilości tych ćwiczeń. Treningi są zazwyczaj dłuższe. Razem staramy się jakoś zintegrować, ale jest to, powiedzmy, integracja na takich rzeczach troszkę mniej ruchliwych, niż bym powiedziała w domu.
to wygląda, no ale gdzieś tam i to przynosi mi radość, i to przynosi mi taką wewnętrzną satysfakcję, więc i cieszę się, jak mogę jechać na zgrupowanie czy na jakieś wyścigi, i cieszę się, jak mogę pobyć w domu. Więc myślę, że w sumie chyba najważniejsze w takim codziennym życiu jest to, żeby wszystko dawało ci szczęście, żeby to, co gdzieś tam robisz, dawało ci satysfakcję i byś to wykorzystał jak najlepiej. Po prostu to, co daje ci gdzieś tam każdy nowy dzień, by wykorzystać na 100%, bez żeby jak wieczorem się położysz, to żebyś nie miał wyrzutów sumienia, że czegoś nie udało ci się zrobić, albo że czegoś nie, no jak się nie udało, to jeszcze nie jest problem, bo próbowałeś przynajmniej, ale i wiesz, że na przykład czegoś nie udało się zrobić, ale miałeś taki zamiar, ale najgorzej jest, jak po prostu chyba się nie podejmie żadnej decyzji, jak stoisz w miejscu, jak na przykład wiesz, że na przykład nie możesz o czymś myśleć, nie możesz myśleć, przestać myśleć o tym, że na przykład no nie wiem, chcesz jechać na trening, że powinieneś robić jakieś tam treningi, na przykład wdrożyć siłownię. No i codziennie się nad tym zastanawiasz, wdrożyć tą siłownię, czy nie wdrożyć. Jedni mówią tak, drudzy mówią tak. I ty sam nie wiesz, co robisz, co chcesz robić i cały czas tkwisz w tym dylemacie. I czas leci, a ty nie robisz ani tego kroku, dobra, kij, na pewno mi to nie pomoże. Nie wiem, nie robię tego, albo próbujesz po prostu. Myślę, że po prostu trzeba podjąć tą decyzję, bo najgorsze jest to, jak się stoi w miejscu i nie robisz po prostu nic, nie idziesz ani do przodu, ani po prostu nie rezygnujesz z czegoś, bo no do tyłu raczej no nie warto się cofać, to chyba jest logiczne, ale jak się nad czym zastanawiasz i nie wiesz po prostu, w którą stronę pójść i boisz się podjąć tego pierwszego kroku, a czasami ten pierwszy krok to jest tak naprawdę ten, który powinieneś wykonać, albo no i później pojawią się całe jakby resztki wydarzeń, kolejne wydarzenia, które uświadomią ci, czy był to dobry wybór, czy był to zły wybór. Dziękuję za odpowiedź. Wyznajesz zasadę pokonywania swoich słabości i jak najszybszego podnoszenia się po porażkach, co można przeczytać bardzo często w twoich postach, tak reasumując, w mediach, po wyścigach najczęściej. Dajesz z siebie maksa albo z myślą o sobie, albo o teamie. Czy mimo tego optymizmu bywają u ciebie trudne dni, trudne myśli, albo jakiś smutek się przytrafi? No ja jestem człowiekiem, nie? No, nieraz, wiesz, nieraz myślę sobie, znaczy te posty to ja zazwyczaj piszę, jak już wszystko sobie przemyślę. Więc to jest tak i jak możesz zauważyć, to zazwyczaj jest taka jakaś pozytywna myśl z tego wszystkiego, no bo myślę, że no do tego życie jakby prowadzi, żeby myśleć pozytywnie, żeby wszystko brać na klatę, podnosić się po tym upadku, ale no zaraz po wyścigu, jakbyś mnie czasem zobaczył, to ja jestem czasami smutna, czasami no jakaś taka, że kurde, tu mogło być tak, tu na przykład mogłam nie pojechać po takich kamieniach, bo złapałam kapcia, tutaj mogłam być z przodu, a ja się zagapiłam, mimo iż wiedziałam, że mogłam być z przodu, a to był jakiś decydujący moment, tutaj mogłam zaatakować po prostu, wiesz, no pojawia się dużo takich myśli, ale po prostu tego nie zrobiłam i dlatego nie ma się co nad tym rozczulać, no bo co, no jak tego nie zrobiłam, no to tego nie zrobiłam, no już czasu nie cofnę. Jedynie co, to mogę z tego wziąć lekcję na następny raz, że po prostu jak będę jakby się zastanawiać nad tym, czy to jest... No, nieraz miałam taką myśl na przykład, nie? Wiesz, jest wyścig. No i już myślę, to będzie dobra ucieczka. No i jakby nie zrobiłam tego ruchu. No to jak go nie zrobiłam, no to powinnam, wiesz, zapomnieć o tym jak najszybciej i jakby brać to, co może się jeszcze wydarzyć, nie? Że na przykład będzie jakiś przeskok do tej ucieczki. Jakby nie mogę, nie, człowiek nie może poddawać się od razu, bo
to jest tak, że no różnie może być. Kolarstwo to jest taki sport, że wszystko może być bardzo różnie, że jeden moment kraksa gdzieś z przodu, na przykład na Rubenie, no było powiedziane, że to był fajny wyścig, też taka fajna lekcja, bo tak naprawdę uświadomiłam sobie, że to jest właśnie to kolarstwo, które gdzieś tam lubię, bo w każdym momencie może się coś wydarzyć. Tak trochę przypomniało mi się MTB, przez które w zasadzie zakochałam się w kolarstwie, bo na Rubę po każdy moment mógł być niebezpieczny i wszystko mogło się wydarzyć, nie? Jedna głupia kraksa, jakiś defekt i już mogłeś być z przodu, dlatego ta nieustanna walka była bardzo, bardzo, bardzo istotna i myślę, że fajnie to wykorzystałam. No właśnie mi się przytrafił pech, ale to było takie kolarstwo, które właśnie, w którym się zakochałam i właśnie, które dawało mi dużo radości. Było też parę takich wyścigów wcześniej w moim życiu, bo pamiętam jeszcze na MTB to były mistrzostwa Polski, gdzie jechałam o medal. W sumie nie wiem, czy powinna mówić nazwiska, no ale dobra, były to mistrzostwa Polski MTB. Jechała z przodu Gabrysia Wojtyła, jechała Madzia Zielińska ode mnie z klubu, jechałam ja, a za nami jakiś czas, nie wiem, z 30-40 sekund jechała Patrycja Piotrowska. No i było tak, że pierwsze Madzia chyba złapała kapcia. Później było tak, że ja wywróciłam się, tak, że normalnie wszyscy myśleli, że gdzieś już nie żyję w tym lesie, bo tak krzyczałam, no ale ja wstałam, pojechałam dalej, goniłam tą Gabrysię, Madzia już była za nami. Na następnej rundzie ja złapałam kapcia i jakby pół rundy biegłam z tym rowerem, żeby dojechać do trenera. Madzia zeszła z trasy, bo coś tam tak miała źle z tym rowerem, że już nie było wyjścia, żeby jechała dalej. A w tym czasie, jak ja biegłam z tym rowerem, to Gabrysi zrobiło się chyba tak słabo, że przestała jechać. I ta czwarta zawodniczka, która jechała czwarta, przez jakiś czas została mistrzynią Polski. Więc i to jest to kolarstwo, które pokochałam i to kolarstwo, które widzę właśnie na takich hardkorowych wyścigach, bo tam wszystko może się wydarzyć. To jest takie niesamowite, że po prostu no, daje takiego powera, że aż chce się po prostu tam jechać i rywalizować z tymi najlepszymi i tak naprawdę no, to jest coś, co bardzo, bardzo lubię. Ale to też potwierdza to, co mówiłaś, podkreślałaś kilka razy wcześniej, że walczyć do końca i myśleć o tym, że wszystko może się wydarzyć, prawda? Że ta szansa może się pojawić w każdym momencie. Dokładnie, dokładnie. I jak się pojawi, to trzeba ją brać, nie? To nie ma opcji po prostu, żeby było inaczej. Bo tak naprawdę, jak stajemy na starcie, no to wszyscy mamy równe szanse. Wszyscy trenowaliśmy, wszyscy chcemy zostać mistrzem świata i każdy może to zrobić, nie? Tylko to zależy od tego, czy to wykorzystasz, czy rzeczywiście ciężko pracowałeś, czy masz tam jakieś predyspozycje do tego, no ale skoro jesteś tym kolarzem, no to chyba masz jakieś predyspozycje, no bo no jak inaczej, nie? No czujesz, że to jest coś, w czym chciałbyś się rozwijać. Zawsze myślę, że ważne jest, że zawsze trzeba mieć ten cel. Nawet mniejszy cel. No nie każdy musi być mistrzem świata, ale mieć ten cel, do którego się dąży i mimo to, iż często, w zasadzie częściej się nie udaje, niż by się mogło udawać, no to ważne jest to, żeby walczyć i cieszyć się tym, że się walczy i no i robić to z jak największą energią i no i tak. Marta, pewnie domyślam się, że krótko, ale jak ile czasu zajmuje Ci analiza etapu albo wyścigu po? Bo chyba nie za bardzo jesteś osobą, która go roztrząsa, prawda? Ja szczerze mówiąc, ja Ci powiem tak. Jak przyjeżdżam na metę i jak ja słyszę dziewczyny,
to, co one pamiętają w ogóle stamtąd. To ja nie wiem, to ja po prostu sobie myślę, kiedy ty to dziewczyno w ogóle zapamiętałaś, nie? Ja to, co jest metry za mną, to już było, nie? Ważne jest to, co przede mną i w zasadzie to, że tu i teraz mam być gdzieś w którymś momencie, nie wiem, że zaraz zacznie się góra i no nie wiem, jakby to, co było, to było, nie? Wiem, że na przykład tu mogłam coś zrobić lepiej i tam zrobić coś lepiej, ale jakoś tak specjalnie się nad tym nie zastanawiam, bo jakbym się nad tym zastanawiała, to bym chyba zaświrowała, nie? To bym 3 noce nie spała potem. A to trzeba działać, nie? To trzeba działać praktycznie od razu. I myślę, że ważne jest to, żeby... No to też mi to mówił trener, nie? Jak były wyścigi MTB, to on mi mówił, żeby jak najszybciej pokonać przeszkodę i po tej przeszkodzie jak najszybciej się rozpędzić. I to było ważne, nie? Jak był jakiś korzeń na przykład, nie? To mi mówił, że po prostu no, trzeba go szybko przejechać i od razu jakbyś chciała zafiniszować. Od razu, nie? Żeby... No, nawet czasami, wiesz, jak na przykład wywróciłam się, nie? No to on mi mówił, że jakby musisz o tym zapomnieć. To, co było, to było, nie? Że nie możesz się nad tym rozczulać, że gdzieś tam się wywróciłaś, bo to spowoduje, że pojawią się kolejne błędy. Często tak się pojawia na przykład... No, nawet na treningu to można zauważyć, nie? Jedziesz sobie pod jakąś górę i tutaj źle przejechałeś korzeń jakiś czy coś, gdzieś tam się zachwiałeś i nie zapomniałeś jeszcze o tym i ten następny jakiś tam kamień już jedziesz źle, nie? Dlatego, no tak samo jest na szosie, nie? Jak tutaj wjedziesz źle w zakręt i jak zastanawiasz się nad tym, że źle wjedziesz w zakręt, to za chwilę jest zjazd i ty na tym zjeździe, nie wiem... zrobisz coś jeszcze głupszego i to powoduje taką następstwo takich niechcianych wydarzeń, jakby trzeba zapomnieć o tym wszystkim, co złe. Jak coś wyjdzie, no to też jeszcze jak najszybciej się po tym rozpędzić, żeby to dodawało taką energię, moc i to jest, myślę, mega ważne w sporcie i w ogóle w życiu, nie? Bo no... Jak coś idzie, no to trzeba w to dążyć, nie? Jak widzisz, że fajnie ci wychodzi to, no to nie pójdziesz i jak mi fajnie wychodzi kolarstwo, to ja nie pójdę i nie pójdę grać w szachy, nie? Bo nie umiem. Ja nawet nie wiem, jak tam się tym poza konikiem, to jak się reszta porusza i nie będę się tego uczyć teraz jakoś specjalnie, znaczy mogę się uczyć, ale no jakby wiem, że to, żebym była w tym jakaś mega dobra, no to zajęłoby mi to trochę więcej czasu. No może szachy akurat to nie jest dobry przykład, no ale jakby jak wiem, że w czymś jestem dobra, no to powinnam w to iść. I tak samo jak widzę, że dobrze mi wychodzą sprinty, czy dobrze mi wychodzą jakieś, nie wiem, interwałowe trasy, no to nie będę na siłę siebie zmieniać, nie? Nie będę, nie pójdę na siłę grać szachy, czy nie pójdę na siłę wiesz, ścigać się po jakichś górach nie wiadomo jakich, nie wiem, 30-400-kilometrowych podjazdach, jak wiem, że musiałabym zmienić wszystko, musiałabym zmienić cały trening, wyprowadzić się w Alpy, musiałabym schudnąć 10 kilo i nie wiem, co jeszcze zrobić, a i tak miałabym jakieś inne predyspozycje, więc myślę, że ważne jest to, żeby się doskonalić w tym, w czym tak naprawdę jesteśmy dobrzy, no też nie zapominać o tych rzeczach, w których możemy być dobrzy, ale myślę, że takie bardzo istotne jest to, żeby nie chwytać, o, nie, trener też to mówił, no i wszyscy mi to mówili, żeby nie chwytać 10 strok za ogon, choć myślę, że jestem akurat w tym dobra, ale to też nie jest tak, że jak chwycę, to gdzieś tam raczej przemyślę to, jak na czymś mam się tam zastanowić. To akurat mówię o w ogóle moim całym zwariowanym życiu, studiach jednych, drugich, jakieś tam właśnie wojsko, do którego się wybieram, choć nie wiem, czy podołam, czy... No w zasadzie nie robię w sumie jakoś dużo więcej innych rzeczy, no ale
czasami no nie gram na przykład w szachy, nie? Czy tam nie idę i nie tańczę baletu, bo się do tego nie nadaje, nie? No ale robię raczej to, co gdzieś tam przynosi mi radość i taką satysfakcję i pomoże mi w tym sporcie. No bo studia, które gdzieś tam zaczęłam też, znaczy zaczęłam, w zasadzie już skończyłam, ale zaczęłam kolejne, też pomagają mi w tym sporcie, więc myślę, że wszystko jest ukierunkowane mniej więcej w tym jednym kierunku. No ale wracając do kolarstwa, to no ważne jest to, żeby iść w to, w czym jest się naprawdę dobrym. Jak jesteś dobrym, czy dobrą, no w zasadzie to do dziewczyn jest, jak jesteś dobrą góralką, no to jeździ po tych górach, szkul się w tym, rób wszystko, żebyś po prostu była w tym jak najlepsza. To takie moje złote rady, choć nie wiem, czy one są w ogóle coś warte, trener był w tym lepszy. Są warte, bo masz bogate doświadczenie i naprawdę jesteś osobą, która może tutaj ich udzielać. No to dziękuję. No w każdym razie myślę, że warto jest się rozwijać w tym, czym naprawdę jest się dobrym. Jeśli czujesz, że na przykład powinnaś poprawić się, że jesteś całkiem dobrą sprinterką, albo całkiem dobrze radzisz sobie na czas, no to jak czujesz, jeszcze to lubisz, że jeździsz na ten czas i myślisz sobie, ale jest super tak się zagiąć fajnie samej, daje mi to radość, bo nie jest tak niebezpiecznie, bo jadę sama, wiem, co powinnam zrobić, bo wiem, że też są tacy zawodnicy, których to cieszy, bo po prostu jest troszkę mniej niebezpiecznie, choć to jest tylko tak troszkę w cudzysłowiu. No to rozwijaj się w tym, skoro to daje Ci większą radość niż jakiś tam start wspólny, nie? Mi na przykład start wspólny daje większą radość, to jak mogę przykombinować, jak mogę tu się schować na kole, jak tutaj gdzieś tam wieje wiatr i wiem, po której stronie się ustawić, jak się schować. Czasami tak sobie myślę, że jak jadę w tym peletonie, to ja jestem takim mistrzem ściemniania tak naprawdę, bo jadę w tym peletonie, nie? Wszyscy pedałują, a ja nie pedałuję, bo tu się schowam, tu się schylę. Tutaj, no nie wiem, tak i trzeba umieć wykorzystywać te swoje takie właśnie fajne cechy, nie? Czasami no trzeba umieć pomyśleć, nie? Akurat na tych startach wspólnych i myślę, że to całkiem spoko mi wychodzi. A jak nie wychodzi, to chcę, żeby wychodziło, bo no to daje mi taką radość, nie? No i też tak jak Tobie gdzieś tam, jak czujesz, że w górach możesz być dobra, jak Cię to cieszy, że wjeżdżasz sobie na jakieś tam, nie wiem, górę fajną, nie wiem, na Żar. Mówię tak tutaj po moich Beskidach trochę. I chcesz, żeby tam mieć czas lepszy od kogoś na, nie wiem, strawie czy nie strawie. I no to idź w to, nie? Walcz, tak samo na wyścigach. No to jest piękne, że każdy z nas jest inny, każdy z nas może być w czymś dobry. Trzeba tylko znaleźć to, w czym chce się być dobrym, co jakby prowadzi do tej satysfakcji, szczęścia i się w tym doskonalić. Dobra, muszę zadać lżejsze pytanie trochę teraz. No. Powiedz mi, Marta, czy masz jakieś swoje rytuały takie w codziennych dniach, czy to treningowych, czy wyścigowych, jakaś muzyka, nie wiem, pijesz espresso, czy jakieś rozmowy z bliskimi przyjaciółmi? Rytuałem może być to... Nie, ogólnie powiem Ci, że kawę to ja tak nie pijam, bo no, nie pijam w ogóle... No tak jakoś, nie, no może nie, że nie smakuje. Raz, że musiałabym dużo słodzić, bo ja to jestem taki trochę słodziak, nie? No i nie do końca może jest to dobre. No, nie pijam espresso. Rytuałem, no na pewno jest to, że dzwonię do domu zawsze, przed wyścigiem. Mówię, że tam sobie pojadę i że będzie fajnie, żeby się nie przejmowali,
że dam na pewno się wszystko. No i to jest taki mój, myślę, rytuał, który gdzieś tam wykonuję. No też zaraz po wyścigu dzwonię, że żyję. Co, ubieram się raczej nie za jakoś wcześnie. W sensie, że przed wyścigiem spalam się jak młodzik i jak młodzik. W sumie tak kiedyś robiłam, pojechałam na wyścig. No mój pierwszy wyścig. Zapytałam trenera, kiedy mam start. On mi powiedział, że na pewno rano. To był wyścig piwniczny Zdrój. Znaczy w klubie pierwszy wyścig, bo pierwszy to był w Zatorzenie, a ten w klubie to był w piwnicznej Zdrój. I ja już jak pojechałam normalnie do busa, wsiadłam o 5 rano, ubrana w strój Sokoła Kęty, a start miałam o godzinie 15, nie? Więc cały dzień chłopaki się ze mnie śmiali, że tam, nie wiem, kisza góra, no wiesz, jak to się śmieją, nie? Chłopaki, no, w moim wieku gdzieś tam byli. No więc nie ubieram się jakoś bardzo wcześnie przed startem. Tak myślę, że dawno z godzinkę, niecałą może czasami. Nie mam jakichś rytuałów specjalnych. Tak normalnie, raczej na luzie podchodzę do tego wszystkiego. Marta, opowiedz takie trudniejsze pytanie. Co jest największym wyzwaniem albo największą trudnością w byciu profesjonalną kolarką? Jest coś dla ciebie takiego, co... No, co stwarza ci jakieś takie, taką górkę, albo coś, co jakoś, nie wiem, irytuje, gnębi myśli, czy raczej to, co mówiłaś już dużo wcześniej, że to jeżeli robisz to z radością, to tak naprawdę takie wyzwania, cele, wyścigi, to wszystko to jest radość. Bo na pewno profesjonalna kolarka, zresztą sama to powiedziałaś, troszeczkę jednak ograniczeń masz jako dziewczyna, prawda? No, wiesz co, ogólnie, no to poza tym, że jestem z dala od rodziny, tak czasami długo, no na przykład, wiesz, jestem, nie wiem, 3 tygodnie na zgrupowaniu, czy ileś, no wiem, że niby zaraz wrócę, ale wiem, że ten czas mogłabym spędzić też trochę ze swoją rodziną, coś im pomóc, coś pogadać, no niby mogę coś tam przez telefon, ale wiesz, jak to jest przez telefon. No, to myślę, że to jest takim największym jakimś tam bólem i ograniczeniem. Ale poza tym, wiesz, no, to nie. W ogóle dużo ludzi się mnie o to pyta. Wiesz, masz tyle wyrzeczeń, coś tam. Ale kurde, no dla mnie to nie jest problem, że ja mam, nie wiem, że wiem, że nie idę na imprezę, albo że nie piję alkoholu, albo że nie palę, nie wiem. No, to są takie rzeczy, które gdzieś tam... No, nie, żeby mnie tęsknię do nich, to nie są jakieś ograniczenia. To na przykład, tak jak ci już mówiłam, nie, jak chcę... no, tam mówiłam o tych bułkach, no, ale na przykład powiedzmy, że jak chcę iść w góry, no dobra, no, nie pójdę na ten... Mont Blanc, który zawsze chciałam iść, nie? No może nie pójdę jeszcze teraz, ale wiem, że kiedyś będę mogła to gdzieś tam spełnić, nie? Na przykład po sezonie wiem, że jest taka możliwość. No akurat w tym roku powiedzmy nie było, no ale... ale powiedzmy, że wiem, że będzie taka możliwość i jak ja chcę to zrobić, no to kiedyś na pewno to zrobię. Wiem, że no zawsze chciałam skoczyć sobie na spadochronie, no i pewnie prędzej czy później skoczę, nawet jakby to miało być w sezonie, nie? No jak są rzeczy, które mi dają... Wiem, że dadzą mi radość i wiem, że nie zeszkodzą mi w tym sporcie, w osiągnięciu jakichś moich celów, to po prostu je robię. No, nie jestem taką osobą, która miałaby się zażynać, codziennie myśleć, że chcę sobie, nie wiem, pójść wieczorem do kina, ale seans jest o godzinie 21.30, a ja o 22.00 powinnam już spać i ja nie pójdę, ale codziennie będę o tym myśleć. No powiedzmy, że seans to zawsze mogę sobie oglądać inaczej tam, no ale no nie, może głupi przykład, ale jakbym cały czas miała o tym myśleć, no to bym po prostu to zrobiła. No nie będę się, wiesz, tam zastanawiać nad czymś całe życie, no nie? No może to gdzieś tam rzeczywiście czasami może źle poskutkować, ale to przynajmniej wiem, że to źle poskutkuje coś, a no, to trzeba jak, no trzeba podjąć decyzję, no decyzja to jest jakby klucz do sukcesu albo do porażki, no nie? I
najgorzej to jest chyba stać w miejscu, no nie? No tak samo, jak jest jakiś problem w życiu, nie? No to problem, no to wiesz, że go rozwiązujesz, no i go nie ma jakby, nie? No a najgorzej jest mieć ten dylemat. No i jak masz dylemat, no to... To wiesz, to... I nie wiesz, w którą stronę iść, no to po prostu trzeba podjąć tą decyzję, która gdzieś tam bardziej się wydaje taka, jak powinna być i nie mieć sobie za złe, że się jej nie podjęło, nie? Proste. Zgadzam się. Marta, wróćmy do... Mam nadzieję, że pamiętasz, a z tego, co widzę, to znaczy słyszę, to będziesz pamiętała, do wyścigu Durango Durango. Powiedziałaś przed wyścigiem, że zakładasz sobie zwycięstwo w kwalifikacji sprinterskiej. Przed wyścigiem. I ci się to udało. Jak to zrobiłaś? Bo to jest na pewno trudne. Taki cel, dość duży, ambitny, i ty po prostu pojechałaś i okazało się, że tak jest. No, to było tak. Nie byłoby tego na pewno bez mojej ekipy, która we mnie uwierzyła. Bo... było powiedziane na odprawie, że tak robimy i wszyscy powiedzieli, dobra, tak robimy. I wszyscy mi w tym pomogli. Gdy tylko... No były założenia, że ta premia sprinterska była co okrążenie na szczycie takiego podjazdu, chyba, nie wiem, 2-3 km miał ten podjazd. Nie był jakiś mega sztywny, ale tam powiedzmy miał średnie z 4-5%. No, myślę, że około 5% miał. No i taki podjazd z 3 km, no to jest taki, jak ja lubię, nachylenie też takie spoko. Dlatego się zdecydowaliśmy, że jedziemy tam na mnie, na tych premiach. I to było fajne, że cała ekipa chciała mi w tym pomóc. No i ja sama zdecydowałam, że okej, robię to. I ważna była ta decyzja, że ja nie byłam taka marudna, nie? A może pojadę, a może sobie to zaoszczędzę i gdzieś tam na finiszu będę w 20. Wiesz, no ale co to jest 20? I wiesz, no bo nie byłabym lepsza na tym finiszu, powiedz, no może bym była, ale kto to wie. A tutaj może byłam troszkę bardziej tego pewna, no bo na sprintach jestem lepsza, a tam był jeszcze podjazd do przejechania taki, no nawet nie jeden, więc no to też dalej wyścig, więc po prostu ważna była ta decyzja. Słuchaj, podejmujesz decyzję, że jadę po to i koniec, nie? I robisz wszystko, żeby tak było i cała drużyna ci w tym pomaga. Nawet jak nie pomaga, to ty robisz wszystko, żeby tak było i nie masz jakichś zarzutów do siebie, że nie starałeś się, nie wiem, wiadomo, wiesz, jest różnie, nie? Możesz starać się ze wszystkich sił, a i tak są lepsi, i tak Cię wyprzedzają na tym finiszu, ale wiesz, że dajesz z siebie wszystko, no bo taki jest sport, nie? Nieraz możesz po prostu, jedziesz na te finisze i tak naprawdę nic z tego nie ma. Raz, drugi, trzeci, dziesiąty Cię ktoś wyprzedza, no po prostu byli lepsi, ale Ty musisz wiedzieć, że dajesz z siebie 100%, że to nie jest tak, że jedziesz tak sobie na 80%, i nie wygrywasz, nie? No dziwisz się, że nie wygrywasz, jak jedziesz na 80%? No i wiesz, no trzeba po prostu podjąć decyzję, że coś robisz i trzeba to robić na 100%. Jak Ci drużyna jeszcze w tym pomoże, tak jak mi pomogła akurat, no to fajnie, to jest mega duży plus, bo wtedy wszyscy się cieszycie z tego sukcesu i jest no taka motywacja, nie? Jak Ty widzisz, no tak jak Ci mówiłam też o tym podejściu takim liderskim, no bo wtedy powiedzmy byłam liderką na tę premię, no nie? No i cała drużyna mi pomogła i fajnie, no a na przykład następnym razem ja wiem, że ja mogę jakiejś tam innej dziewczynie, która chce walczyć, pomóż z takim, wiesz, z najlepszym jakim potrafię zaangażowaniem i no jak ona to wykorzysta, no to fajnie, no i będziemy się cieszyć też z jej sukcesu, dlatego ważne, no fajne jest to, jak właśnie drużyna Ci pomoże, no ale myślę, że w głównej mierze zależy to od Ciebie, czy Ty tam dasz siebie to 100%, czy podejmiesz tą decyzję i czy będziesz walczyć. Jak będziesz walczyć, no to jak nie będzie lepszych, no to odniesiesz sukces, a jak będą lepsi, no to następnym razem, nie? A powiedz, Marta,
Który swój sukces cenisz najbardziej, albo które? Czekaj, obrócę kamerę. Czekaj, nie umiem. Chciałam cię. O, czekaj. Obrócić kamerkę. Czekaj, bo nie wiem. Jeszcze tutaj mogę. Widzę, widzę. Nie. Jest ich sporo. Nie wiem, wiesz co? No, jak tak sobie myślę, no to w sumie to nie wiem. No, było ich mega dużo i każdy z nich, wiesz, jest jakąś tam historią. W sumie każdy ten puchar, który mam, to mogę ci dokładnie opisać, co się działo. Nie muszę pisać pamiętnika, no nie? Ale mogę ci dokładnie opisać, co się działo, jak to się stało, że byłam na przykład trzecia, a nie druga, albo nie wygrałam, albo dlaczego nie byłam na przykład 50, co się stało, że byłam druga, nie? Albo że wygrałam wyścig. Na pewno ważny dla mnie jest medal mistrzostw Europy, bo to było takie, wiesz, jeździłam wtedy 10 lat na rowerze. Dzień w dzień trening, dzień w dzień marzenie o tym, żeby stanąć na podium. No, nie mówię mistrzostw Europy, bo to był w sumie już taki drugorzędny cel, bo tam pierwszorzędny to jest ten medal igrzysk, na który czekam, ale to był taki jakiś tam fajny krok, więc ten fajny krok został zrealizowany. Po części, no bo nie wygrałam, nie? I to był na pewno sukces, który bardzo mnie zmotywował do dalszej pracy i też uświadomił, że to, co tak naprawdę robiłam przez 110 lat, miało sens, nie? Bo no, to był piękny wyścig. Powiem ci, że jak ja bym. To było tak, że wiedziałam, że już w grudniu, jak się przygotowywałam, wiedziałam, że Mistrzostwa Europy będą w Holandii. Mówię w Holandii, no to fajnie, to taki teren pode mnie, na pewno będzie finisz. Okej, biorę to, idę na klatę i trenuję do tego, nie? Żeby mieć tam medal. No i cały sezon trenowałam z myślą o tym, że ja chcę mieć medal. A czaisz, że ja mogłam mieć złoto? Tylko za późno się zaczęłam, no za późno sobie to uświadomiłam. Uświadomiłam sobie to dopiero, nie wiem, 80 metrów przed metą, że ja mogę mieć złoto, a nie medal. A już było za późno. Czyli jakby najważniejsze jest to, żeby sobie stawiać cele takie, powiedzmy, możliwe do zrealizowania, bo to było możliwe. Ja sobie stworzyłam taki cel możliwy do zrealizowania, ale też nawet troszkę ponad. Bo wiesz, tak samo jak masz dzień, jak planujesz sobie dzień, no to planujesz, że masz robić to i zazwyczaj nie uda ci się zrobić tego wszystkiego. No nie masz szans, jak no to nie wyjdzie, tu się spóźnisz, tu będzie za duża kolejka, tu coś i tak naprawdę i tak zrobisz jakieś 80%, powiedzmy, z tego, co miałeś zrobić. Dlatego no ważne jest to, żeby sobie stworzyć ten cel taki realny, ale też trochę ponad. Ja bym to tak nazwała, bo no jak sobie pomyślisz, na przykład, że ty chcesz być 20 w Mistrzostwach Polski czegoś tam, no nie? No to 20, no okej, nie? No dla mnie, no dobra, powiedzmy, że nie mówię o sobie. No ale na przykład, nie, nawet o sobie. Okej, chcę. Nie interesuje, no tak jak na przykład, nie wiem, chcę być 20 na Mistrzostwach Świata. No niby fajnie, 20 miejsce na Mistrzostwach Świata, ale ja pojadę na te Mistrzostwa Świata i no jedni mają takie podejście, miło się zaskoczę, będę w dziesiątce na przykład. No ale kurde, taka osoba jak ja, myślę, że większość jest taka, to że jak sobie nie powiesz, że ty chcesz być w dziesiątce, no to nie będziesz o to walczyć, nie? To nie będziesz walczyć o to, żeby być w tej dziesiątce. To wtedy to 20 miejsce już cię tak usatysfakcjonuje. Ja już nie chcę właśnie popełnić tego błędu. Mnie ten medal, wiesz, usatysfakcjonował, ale to nie było jeszcze to, co ja mogłam zdobyć. I ja nie chcę, żeby ktoś
tak samo zrobił jak ja, żeby myślał sobie, że mógł zrobić to jeszcze lepiej, nie? Bo ja mogłam to zrobić jeszcze lepiej, jak ja bym się w głowie, tylko w głowie się przestawiła, rozumiesz? Mi nie brakowało w nogach, mi brakowało tego tylko w głowie, żeby powiedzieć sobie, Marta, ty nie jedziesz tam po medal, tylko ty jedziesz tam po złoto. Dlatego, wiesz, no tak samo jest z innym miejscem, nie? Z innym jakimś tam celem i no i fajnie, nie? Trzeba dążyć do tego, nie? No wiadomo, że czasami lepiej jest się miło zaskoczyć niż rozczarować. I to dużo osób ma takie podejście, nie? Miło się zaskoczę, nie będę 20, tylko 10, ale moim celem jest 20, nie? No ale to jak ty chcesz walczyć do tego, jak ty sobie tego nie powiesz, że to weź powiedz, że chcesz być 10, a jak się miło zaskoczysz i będziesz 5, nie? No nie wiem, tak mi się wydaje, nie? Jakby wysokie cele, ale też znanie tych swoich takich możliwości, no bo no jak powiedzmy jeżdżę rok na rowerze i wiem, że w przyszłym, i powiem sobie, że w przyszłym roku chcę być mistrzem świata, no to jest już troszkę taki no możliwe, no może ktoś tak zrobić, bo tak nie mówię, że takich ludzi może nie być, bo mogą tacy być, ale no ale to już powiedzmy jest się rwanie z motyką na księżyc trochę, nie? że no takie musi być to realne i ale też troszkę takie ambitne, nie? No ja tak przynajmniej do tego podchodzę, bo no nie mówię, że medal mistrzostw z Europy nie był ambitny, no bo był ambitny, ale mogłam sobie powiedzieć, Marta, jedziemy po złoto, nie? Więc na pewno ten wyścig był fajny, bo w zasadzie musimy wrócić na temat pytania. No i który jeszcze? Jak w 2000... Czekaj, w którym to było? W 2011 roku wyścig Mini Tour de Pologne w Cieszynie. Jeździłam wtedy 2 lata na rowerze i zawsze taka dziewczyna mnie wyprzedzała. Nazywała się Kaja Karkula, serdecznie ją pozdrawiam, choć pewnie nas nie słucha, no ale może słucha. Bardzo w ogóle fajna dziewczyna, jeździła MTB, ja też wtedy dużo jeździłam MTB, w zasadzie tylko MTB. No ale Mini Tour de Pologne, jak wiadomo, rozgrywa się na szosie, ale jeździliśmy wtedy na rowerach górskich. No i ona zawsze mnie wyprzedzała. Ja jak jechałam na wyścig, to już było dobra, dzisiaj będę druga, bo Kaja przyjedzie, nie? I dzisiaj będę druga, okej, trudno. Wiesz, no zawsze jak ona była, to ja byłam druga. No i sobie myślę, kurde, pojechała ze mną na wyścig mamusia. No i wiesz, że to nie było takie klasyczne MTB, tylko to była szosa. No co prawda finisz był po kostce brukowej, tam wiesz, w Cieszynie na rynku. Ale ja tą Kaję wyprzedziłam, czaisz? No przejechałam jako pierwsza dziewczyna przez metę i na podium dostałam taki voucher na rower, mogłam sobie wtedy kupić swój pierwszy taki własny rower, no i w ogóle byłam taka mega szczęśliwa i na każdych kolejnych zawodach ja już jechałam z taką myślą, że ja mogę ją wyprzedzić, czaisz? Że ja mogę, tylko po prostu no muszę raz, że chcieć, nie mogę myśleć o tym, że zawsze ona będzie lepsza, bo to nie jest tak, wiesz, wszystko może się zdarzyć, może po prostu ty źle szukasz, może i wtedy sobie uświadomiłam, że ja jednak jestem lepsza trochę na szosie niż na MTB, nie? Bo to było po asfalcie, wiedziałam, że ona przecież jest dobra, nie? Skoro wygrywa ze mną zawsze na MTB, ale może ja jednak jestem lepsza na szosie i ja może jednak powinnam iść na tą szosę, dlatego jak ty, która mnie tam słuchasz, czujesz, że w czymś możesz być lepsza, to idź w to, czym możesz być lepsza, a nie siedź cały czas w jakimś jednym czymś i zawsze się zastanawiaj, dlaczego ja nie jestem tak dobra jak tamta. Może po prostu źle szukasz, może nie wiem, źle trenujesz, albo robisz coś inaczej. No wiadomo, że wiesz, no czasami możesz po prostu być już na tym limicie swoich możliwości, no ale no po prostu musisz to też czasami zaakceptować, że nie będziesz lepsza. Tak samo jak ja gdzieś tam musiałam zaakceptować to,
Ja nie nadaję się tak do końca do takiego zawodowego MTB, że tak powiem, bo czułam strach przed jakimiś tam skoczniami, rock gardenami. Nie byłam tak dobra technicznie, chociaż trochę próbowałam się w tym doskonalić, ale cały czas czułam jakiś taki strach, a wiesz, na szosie na przykład nie czuję tego strachu, że jest jakiś tam zjazd, na którym się jedzie po 100 na godzinę i ja się nie boję tego, a na MTB się bałam jechać to, nie wiem, 30 na godzinę, jak było setki korzeni i dlatego ważne jest, żeby znaleźć to, co się kocha najbardziej i to, w czym się jest najlepszym. No i ten wyścig też mi uświadomił dużo właśnie takiego czegoś, że ja mogę, że ja dam radę, tylko muszę chcieć i muszę, no właśnie wtedy znalazłam to, w czym jestem lepsza, nie? I co dawało mi większą satysfakcję na tym wyścigu właśnie. No właśnie, moje kolejne pytanie dotyczyło tej siły głowy i siły fizycznej, a to, co powiedziałaś o tych dwóch wyścigach, to świadczy, że dość często bywa tak, że wyścig można wygrać głową, a nie nogami. No, w zasadzie powiem Ci, że głowa to jest chyba jakieś 80% sukcesu. Nawet, no, nie wiem, powiem Ci, że bardzo dużo, że to jest tak, że z jakim Ty jedziesz tam nastawieniem. Na przykład pomysł, nie? W tym roku miałam trochę ciężko, nie? Miałam ten wypadek na rowerze, tam, no, tą pohratałam sobie tą całą twarz, chociaż nie wiem, kilka tygodni wcześniej byłam na igrzyskach, miałam mega dobrą formę, wygrałam ten wyścig tam we Francji i w ogóle wszystko zaczęło się tak fajnie rozkręcać, a to nagle bach, jedziesz sobie na trening 10 km od domu, wpadasz w samochód, pół twarzy nie ma, operacja, narkoza, wszystko, tydzień w szpitalu i w ogóle jesteś bez treningu, no i co? I co teraz, nie? Każdy, powiedzmy, no miałam tam jakieś takie słabsze momenty, że myślę sobie, kurde, no pojadę teraz na wyścig, no i co, będę słaba, a nie pojadę i będę patrzeć przed telewizorem i się tylko wkurzać, że zaraz muszę go wyłączyć, bo nie dam rady patrzeć, bo mnie tam nie ma. Więc co, no pojadę, nie? I zmierzę się z tym po prostu, nie? Jak się uda, to się uda, bo wszystko jest możliwe w kolarstwie, ale pojadę tam i będę walczyć na 100%. I jakby, no ważne, no to już kurde, kolejny raz powtarzam to, że ważne jest, żeby podjąć tą decyzję. Gdybym nie była, no musi być silna ta głowa, musi być nastawiona przede wszystkim pozytywnie i czasami, no nie, czasami lepiej się właśnie nie zastanawiać nad niektórymi rzeczami. No, wiesz, na przykład, co, jakbym się zastanawiała, że co, jak tam pojadę, tam jest tyle dobrych dziewczyn, ktoś tam jest tak przygotowany, ktoś tyle trenował, ktoś tyle, no, to zawsze te rozbieżności będą, ale musisz się skupić na sobie, nie na tym, że to przyczyni się do Twojego rozwoju, że to nawet gdybyś przegrał, to doda Ci to jakieś, jakby to powiedzieć, no moc słabości się doskonali, nie? Z Ewangelii, że po prostu ten słabszy moment gdzieś tam sprawi, że po prostu jak wstaniesz, to będziesz silniejszy. Więc trzeba korzystać z szansy, którą mamy. Głowa jest mega ważna. No i często właśnie ważniejsza niż nogi, nie? Jak na torze czasami można zobaczyć, jak tam są te sprinterki, czy tam sprinterzy i między sobą tak patrzą, nie, sobie głęboko w oczy. W sensie, co oni sobie w ogóle myślą? I to jest taka właśnie bitwa na taką głowę, na psychę, nie? W sporcie nie można być mięczakiem, nie? Trzeba po prostu walczyć, nie? I myślę, że nawet czasami, jak się ma te słabsze momenty, to trzeba umieć się podnieść i choćby na siłę cierwali to wstać i iść do przodu, nie? Wziąć to na klatę i ogień. Zgadza się. Marta, już ostatnie takie trudniejsze pytanie, potem kilka lekkich. Wiem, że wspaniałym Twoim przeżyciem była olimpiada. Wiem, że
króciutko przed całą olimpiadą dowiedziałaś się, że jedziesz, byłaś bardzo szczęśliwa. Podziel się jakimiś wspomnieniami z tej olimpiady, nie tylko może z wyścigu, ale z samej olimpiady. Ja się może podzielę z wspomnieniami z tego, jak to gdzieś tam wyglądało, bo może nie wszyscy wiedzą. Jakby, no, było tak, że Polska kiedyś tam z 2 lata temu miała 3 miejsca na igrzyska. No, bo u nas to jest tak, że nie dostajemy kwalifikacji jako indywidualne zawodniczki, tylko jakby jako kraj mamy przyznawane miejsca na wyścig. I później to miejsce zostało nam zabrane dla krajów rozwijających się. No i Polska, Kanada i Dania zostało nam odjęte te miejsca. Po jednym miejscu na zawodniczkę, więc jakby tylko 2 zawodniczki mogły jechać na te zawody. No co w sumie jest smutne, no bo igrzyska pojawiają się raz na 4 lata. No i tak naprawdę im więcej osób może tam jechać, tym jest to jakby fajniejsze, bo każdy sportowiec w zasadzie o to walczy. Jest to takim celem, powiedzmy, no, do którego każdy dąży, każdy chciałby osiągnąć. No bo jak się już tam pojedzie, no to można walczyć o medal, który pojawia się tylko raz na 4 lata, nie? Coś niesamowitego. No i później, no smutna byłam, bo bardzo walczyłam jakby cały sezon, nie tylko ten, ale też poprzedni, żeby pojechać na ten wyścig. No okazało się, że nie byłam w składzie na te zawody. No jakoś tam, powiedzmy, wzięłam to na klatę, tak szczerze mówiąc. Stwierdziłam, że okej, okay, no nie pojadę teraz, no ale pojadę do Paryża, no i stamtąd przywiozę medal. Może tak ma być. Ale jakby powiem Wam, że tak cały czas w głębi duszy czułam, że będzie dobrze. I no później trener Karkoszka zmarł. Było to no dość ciężkie, to było na Giro. No i no za kilka tygodni miały być igrzyska. Ja cały czas czułam, że no, że wszystko będzie jakoś dobrze, nie? No i kilka dni przed wylotem tak naprawdę okazuje się, że Polska ma 3. miejsce i wszyscy się zastanawiają, ale jak to? No, tak to, że jakby zawodniczka z mojej ekipy zresztą, ale z Finlandii, zaszła w ciążę i nie chce jechać na igrzyska, no bo wiadomo, dzieciątko i tak dalej, a zawodniczka ze Szwecji powiedziała, że nie jest na tyle przygotowana i no i nie chce jechać na igrzyska. Dlatego naturalnie to miejsce powinno przypaść dla Kanady, która skorzystała z miejsca, bo były 2 miejsca wolne. Kanada skorzystała z miejsca i kolejnym krajem powinna być Dania. Ale Dania stwierdziła, że oni nie chcą mieć 3. miejsca, no bo nie mają takiej zawodniczki, więc to miejsce przypadło dla Polski. I takim to właśnie w ogóle śmiesznym zbiegiem okoliczności okazało się, że mamy miejsce. I że w zasadzie można powiedzieć, sprawiedliwości stało się zadość i to miejsce przypadło mi. Pojechałam na igrzyska, no było to niesamowite przeżycie, samo to ślubowanie w Warszawie, gdzie spotkaliśmy się wszyscy sportowcy, no wszyscy, którzy lecieliśmy na następny dzień samolotem i ślubowaliśmy, że będziemy reprezentować Polskę z dumą, wiarą, oddaniem. No coś niesamowitego. Fajny, fajny moment naprawdę. Też dostaliśmy te stroje reprezentacji. No cudowne przeżycie. Później leciliśmy samolotem, poznałam innych sportowców tak troszkę bardziej, dyscypliny, już wiem, o co chodzi w taekwondo, czy tam w jakichś dyscyplinach lekkoatletycznych, poznałam właśnie tych innych sportowców.
Niestety nie mieszkaliśmy w wiosce olimpijskiej i w zasadzie nawet nie byłam tam w tej wiosce, bo no wyścig mieliśmy 200 km od samego Tokio, ale w takim kolarskim hotelu, gdzie na co dzień mijałam się właśnie z, nie wiem, ze zwycięzcą Tour de France czy z kimkolwiek. No, miałam też taką możliwość poznać się bliżej właśnie z naszymi chłopakami, z Rafałem, czy Bodim, czy Kwiatkiem. No naprawdę fajny czas i takie super doświadczenie tam. No było troszkę inaczej, to nie podobno wszyscy mówili, no ja nie wiem, bo nie byłam na innych igrzyskach, ale wszyscy mówili, że jest inaczej przez ten COVID. Było inaczej niż gdzieś tam podobno zawsze to jest. Ale było fajnie, było to no, cudowne przejeżdżać przez te cudowne miejsca tam, być na drugim końcu świata i na mecie mieć tą świadomość, że dałam z siebie wszystko i że naprawdę wykonałam swoją pracę w 110% i no... Super, super wspomnienia, super wyścig, na pewno ogromne doświadczenie dla mnie i cieszę się, że tam byłam i że no myślę, że miałam taką fajną lekcję też życia, nie? Jak czasami los może być no taki, nie wiem jak to powiedzieć, no ale sprzyjający, nie? Miłą niespodziankę Ci złożył. Tak, no trener, wydaje mi się, że to trener tam szepnął do Pana Boga, żeby tak było, no bo tak naprawdę byliśmy tam, z kolarzy było nas sześć na szosie osób i dwie na MTB, dobrze mówię? Był Bartek i Majka, nie? No chyba tak. Więc tak naprawdę było 8 zawodników na igrzyskach z kolarstwa, z czego 3 wychowanków trenera Karkoszki. Bo ja, Ania i Bartek Wawak z MTB. Więc tak naprawdę no fajnie, nie? Myślę, że jest to takie też podsumowanie i no nie wiem w ogóle jak to można nazwać, ale taka no takie coś fajnego, co mamy dzięki niemu, bo no to dzięki niemu byliśmy tam tak naprawdę w 3, tak myślę, bo no też świadczy to o tym, jakim on był człowiekiem, że jakby znalazł w nas ten talent i umiał go wykrzesać, nie? Tak oszlifować ten cały diamencik, no bo i te jego rady są ponadczasowe i no i wszystko, co tak naprawdę robił, miało sens, nie? Co robił dla nas i no on był wychowawcą jakby tylu zawodników, można powiedzieć, że naszym tatą, nie? To jest no, super gościu w każdym razie. No to dla niego na pewno jest takie też coś fajnego, że tam byliśmy, nie? I na pewno jest nas dumny. Marta, powiedz, co ma wpływ największy na bycie lepszą kolarką według Ciebie? Czy to jest doświadczenie, treningi, lata spędzone w teamie, podejście trenerów teamu? Można coś wyróżnić z tego? No, słuchaj, ja myślę, że wszystko po trochu, no bo to nie jest tak, że jest jakaś jedna rzecz, że na przykład jak będziesz dobrze trenował, to będziesz wygrywał, nie? Czasami nie jest ważne też to, że masz super organizm, masz, nie wiem, wydolność 80 ml na minutę na kilogram, moc na progu, nie wiem... nie wiem, 6 litrów, 6 watów na kilo, czy cokolwiek i wiesz, że będziesz mistrzem świata, bo jak nie masz poukładane w głowie, jak nie masz poukładanego swojego życia, tego, że się na czymś skupiasz,
że walczysz, no to nic z tego nie będzie tak naprawdę, nie? O, cześć mamusiu. No to dzień tak. Dobry. No to wiesz, no jak jeszcze, nawet jak będziesz miał wszystko poukładane i jak będziesz dobrze trenował, a jak ktoś tego nie wypatrzy, tak jak wypatrzył to u mnie trener, czy jak dyrektor sportowy nie powie, że ej dziewczyny, dzisiaj pomagamy wszystkie, jedziemy na Martę i wiesz, no to dużo ciężej będzie ci odnieść ten sukces, niż gdyby te wszystkie składowe jakby się złożyły w jedną całość. I myślę, że każda z nich jest mega istotna i bardzo ważna. No ale tak szczerze mówiąc, no to przede wszystkim myślę wiara w to, że się może, nie? Bo jak będzie wiara i jakby będzie wszystko to, że no to będzie też to, że ty będziesz chciał w to dążyć, pracować, nie? Jak będziesz chciał w to iść, brnąć, pracować nad tym, no to uświadomisz sobie, że czego potrzebujesz, nie? Że potrzebujesz treningu, oprócz tego potrzebujesz też regeneracji, oprócz tego też potrzebujesz dobrze jeść, oprócz tego no w ogóle to musisz mieć jakiś cel, nie? I jakby musisz też mieć osoby, które cię w tym pokierują, poprowadzą, jakby i ci w tym pomogą, no wszystko później będzie jakby samo przychodziło, jeśli ty naprawdę będziesz wierzyła, że jesteś w stanie to zrobić, no to będziesz też dążyć do tego, żeby tak było, nie? Zgadza się. No to lekkie pytania. Okay. Lubisz naleśniki, prawda? No, moje mamusi najlepsze są. Ja też uwielbiam. W jakiej formie najbardziej? Z czym? No, z serkiem białym. I to jeszcze najlepiej takim zrobionym z mleka od sąsiada. A, to rarytas. A jakiś dżem? Czy nie za bardzo? Lubię też dżemik, najlepszy jest ten malinowy tutaj, co mamy za domem z tym malinek. Także, no. Swoje wyroby. Powiedz mi, jaki dobry film widziałaś ostatnio? Dobry film? Ogólnie to ja za dużo nie oglądam telewizji, szczerze mówiąc. Nie wiem, jak on się nazywał i to nie było ostatnio, tak naprawdę, żebym go oglądała. Ale taki jeden, który zapadł mi w pamięci, to jest film o taki, no taki sportowy film w sumie trochę, o tym jak był pływak, pływaczka, dawno to było bardzo, ale ja go cały czas mam w głowie, muszę go obejrzeć jeszcze raz. O tym, jak pływak czy pływaczka dążyli właśnie do swoich sukcesów i była tam pokazana właśnie cała praca, którą wykonywali i chyba właśnie na końcu jakoś się udało, więc to był naprawdę film, który gdzieś tam zapadł mi w pamięci. Nawet trochę wzruszył miejscami, ale to było bardzo dawno, więc w sumie za dużo nie oglądam telewizji, czy tam nawet Netflixa. To może muzyka. Jakiej słuchasz muzyki? To muzyka, no to już prędzej, nie? No, ogólnie to wszystkiego. Wszystkiego słucham, ale powiedzmy, no tak rocka chyba najbardziej, tylko no, takiego polskiego. Ja to w ogóle, znaczy ogólnie, no angielską muzykę czy tam jakąś inną też lubię, ale no ale bardziej ta polska gdzieś tam uderza do głowy, nie? albo rocka, albo jakieś tam baciary biesiadne, nie? No różne, nie? Różne gatunki, a no tak wiesz, no tak dla chillu, nie? No. A powiedz, co zabierasz do kieszonki na wyścig w koszulkę? Ogólnie
to mam taki mały różaniec, co ma, no wiesz, no nie taki, że cały ma tam 50, tylko mam taki mały 1/10. No to sobie jego zabieram, niekoniecznie do kieszonki, chociaż do kieszonki czasami też, ale wsadzam sobie go tutaj pod ten top sportowy z przodu. No a tak, no to do kieszonki, no to co, wkładam żele. W zasadzie wolę żele niż batony, no bo batony to no, trzeba je jeść, tak wiesz, żłudź, nie? A żele, właśnie mamy, dziewczyny się śmieją, nie? U nas w ekipie, bo mamy żele Powerbara, nie? No i ja no, mam takie jedne ulubione, hydro, czyli wiesz, one są z wodą, nie? A mnie czasami łapią mnie skurcze czasami na wyścigach, nie? No a jak zabiorę sobie te żele hydro, no to one są z wodą, no i mnie nie łapią. Mam jeden ulubiony smak, chociaż tam jest, nie wiem, dziesiątki tych smaków. No to ja mam ulubiony pomarańczowy i one się śmieją. Co Marta, dzisiaj, co dzisiaj bierzesz? O, żele pomarańczowe, zaskoczyłaś mnie, nie? Bo ja tam pakuję tych żeli, nie wiem, po ile, no ale dużo w każdym razie tych żeli pomarańczowych, bo są moje ulubione, nie? Także polecam wszystkim. A co lubisz bardzo jeść z tych rzeczy, co możesz, albo z tych, co możesz sobie rzadko pozwolić? Pizzę lubię. No, myślę, że to jest taka rzecz, którą najbardziej w zasadzie, no moja ulubiona jakaś tam, w ogóle kuchnię włoską lubię. Wiesz, no oni dobre mają jedzenie, nie? I smakują mi ich sałatki, i smakują mi no te wszystkie makarony, risotto, no mega, no i pizza przede wszystkim, nie? Ogólnie mięso, że tak powiem, szczerze mówiąc, nie lubię jakoś bardzo, ale jak próbowałam jeść te wszystkie, wiesz, tofu i inne rzeczy, to już stwierdziłam, że bardziej lubię mięso jak tamte rzeczy, więc no tak to wygląda. Jakie cele na przyszły sezon i kiedy masz pierwszy wyścig? Pierwszy wyścig mam bodajże końcem lutego. No, ale jeszcze w zasadzie nie mam tak ustalonego planu startowego. Wiem na pewno, co chciałabym pojechać i gdzie chciałabym walczyć. Na pewno jest to Liège, bo Liège to jest wyścig, gdzie w tym roku, szczerze mówiąc, brakło mi niewiele, bardzo niewiele, a byłabym. No, na reducie, czyli jakby podjazd, jeden podjazd, ale już dosłownie na samym szczycie tej reduty zostałam. Później był tylko jeden podjazd, który był niedaleko naszego hotelu. No wiadomo, że tam szła akcja za akcją i w ogóle było mega ciężko, ale no myślę, że wiem, w którym miejscu powinnam szukać, żeby być tam lepsza. I później był finisz, gdzie tak naprawdę. No, tamte dziewczyny wjechały chwilę przede mną i wiem, że jakbym przetrzymała, znaczy, no, jakbym poszukała w tych miejscach, gdzie tak naprawdę źle zrobiłam, to byłabym dobra na tamtym wyścigu i tam chcę walczyć w przyszłym roku. Roubaix oczywiście nie daje mi spokoju i no i to jest wyścig dla mnie na pewno. Na pewno. Amstel jest też super wyścigiem. On jest tam, nie wiem, którego, chyba 10 kwietnia jest Amstel. No to też jest wyścig, w którym czułam się mega dobrze. Na pewno celem są Mistrzostwa Świata, które w przyszłym roku mamy w Australii. Więc zawsze chciałam jechać do Australii. No i w zasadzie co, no? No z takich większych celów na pewno te cztery wyścigi. No wiadomo, że po raz kolejny chciałam zdobyć koszulkę mistrzyni Polski, ale myślę, że tego nie muszę mówić. Ale powiem. No i z takich grubszych. No i jeszcze mamy Tour de France, nie? Pierwsza edycja Tour de France. Jest zaraz po Giro, w zasadzie. Pewnie będę musiała wybrać, czy jadę Giro, czy jadę Tour.
więc myślę, że jadę tour. Tym bardziej, że już byłam na plakacie. W zasadzie to sama nawet siebie nie poznałam. To było takie śmieszne, nie? Bo ktoś tam rzucił, że ja tam jestem na tym plakacie. Ja sobie tak patrzę, kurde, ty, no rzeczywiście, nie? Bo przebrali mnie w zieloną koszulkę. Ja mówię, czemu zieloną, a nie w żółtą? No ale dobra, już ta zielona się tam chyba najbardziej wyróżnia, więc stwierdziłam, że dobra. No wiadomo, że żółta byłaby fajniejsza, więc będę walczyć o tą żółtą, nie? A jak nie, to przynajmniej, żeby była w mojej ekipie, nie? Czyli cele ustalone, domyślam się, że luźna atmosfera w zespole jest, bo wybierasz sobie, jeżeli możesz, to jest fajne, że ciśnienia nie macie z góry. No akurat, no nawet w zeszłym roku w zasadzie tak było, tylko no, w zasadzie w tym roku, tylko jeszcze w tym roku, tylko ja po prostu chciałam wszystkiego spróbować, bo nie miałam możliwości próbowania tego wcześniej. Bo w CCC no było super, ale też były lepsze dziewczyny. Ja byłam jeszcze młodsza troszkę, nie chcieli mnie raz, że tak katować, dwa, że może dawać tyle szans, może nie do końca też momentami wierzyli w to, że mogę. A tutaj mogłam spróbować wszystkiego i wiem, gdzie chcę walczyć, a jeszcze zapomniałam dodać Stradę Biankę. To też jest wyścig, który no cały czas muszę się z nim policzyć, choć myślę, że no tam było, no było mega fajnie, ale tam jest troszkę inny finish niż bym sobie dla siebie gdzieś tam nie do takiego może do końca mam predyspozycję, bo tam jest taki podjazd, jest troszkę wcześniej, jeszcze kilkaset metrów przed metą, no i jest tam dość stromo po kostce, no zobaczymy, nie? No ale to jest na pewno wyścig, który można rozegrać też wcześniej, więc i to są fajne odcinki, więc jego też zaliczam do takiej mojej listy. No ale w ogóle jakie było pytanie? O tą luźną atmosferę i o to, że macie taką wolność wyboru tych statków. No właśnie fajne to jest właśnie w tej drużynie, że też liczą się i z moim zdaniem i z tym, że ja na przykład chcę gdzieś walczyć i raczej no zawsze w zasadzie starają mi się to jakoś tam pomóc zrealizować, nie? To fajnie, że tak jest. Oddajesz całe swoje serce kolarstwu. Wierzę, że przed tobą piękne i wielkie sukcesy, Marta. Życzę ci dużo zdrowia, sił i opieki matki szkapleżnej, w której powierzasz wiele swoich spraw. Dziękuję ci ślicznie za rozmowę. Za to, że znalazłaś czas i za to, że podzieliłaś się tyloma doświadczeniami. 90 ponad minut rozmowy fantastycznej. Myślę, że to się będzie słuchało jednym tchem. Także dziękuję ci bardzo. Będziemy ci kibicować wiernie kolejny sezon. Dziękuję bardzo. W ogóle wiesz, że, no, że chciałeś ze mną pogadać. No może komuś będzie chciało się to słuchać, więc jak dotrwasz do końca, no to też ci dziękuję, że to słuchałaś, czy słuchałeś. No bardzo mi miło, że mogłam pogadać troszkę. Też w zasadzie dzięki tej rozmowie, bo no taka rozmowa z ludźmi i to, że mogę kogoś zmotywować, mnie też motywuje, więc fajnie. I dzięki za to. Dzięki.